Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jak każdego roku organizuje wakacyjne półkolonie. W tym roku kierunek wycieczki to Międzyzdroje. Jeden z autokarów, które jadą do Międzyzdrojów na drugi turnus naszych kolonii. W tym roku były dwa turnusy, w obu bierze udział ponad 150 dzieciaków. Przed pasażerami i kierowcą 300-kilometrowa trasa, dlatego tak ważne jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, no i oczywiście stanu trzeźwości kierowcy. No, szczególnie stan techniczny, oświetlenie, no i wycieki, nie? No i trzeźwość kierowcy, nie, to wiadomo. Bezpieczny transport dzieci i młodzieży do miejsc wypoczynku to priorytet dla organizatorów wakacyjnej wycieczki, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy zabiegają o to, aby autokar przed wyjazdem trafił do punktu kontroli. Tam stan techniczny pojazdu szczegółowo sprawdzają policjanci ruchu drogowego w towarzystwie inspektorów transportu drogowego. My jako rodzice bardzo się cieszymy, że tutaj też zadbano, organizatorzy zadbali o to, żeby autobus był sprawdzony, ponieważ dla nas jest to bardzo ważne, żeby nasze dzieci bezpiecznie dojechały do celu i tam fajnie spędziły czas. Jestem bardziej spokojny, kiedy policjant sprawdzi stan autokaru, czy tam nic nie cieknie, czy oświetlenie działa sprawnie. Policjant sprawdza dosłownie wszystko, od ogumienia przez oświetlenie i hamulce po poziom płynów. Po szczegółowej kontroli wydawany jest protokół zaświadczający dopuszczenie pojazdu do przewozu dzieci. Taki protokół pokontrolny kierowca powinien mieć przy sobie, aby okazać go organizatorowi przed wyjazdem grupy. Przede wszystkim trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów, między innymi oświetlenie, ogumienie, układy takie, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy, kierowniczy, hamulcowy, wycieków płynów eksploatacyjnych, no to co ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Co ważne, kierowcy bardzo pozytywnie reagują na takie kontrole, ponieważ oni podczas jazdy troszczą się nie tylko o pasażerów, ale również o siebie. No wie pan, no spokój przede wszystkim, nie? No i ludzie zadowoleni, i ja też. Wakacje to okres wyjazdów dzieci i młodzieży na obozy i kolonie. Zielonogórscy policjanci codziennie kontrolują autobusy wiozące młodych ludzi do miejsc wypoczynku. Stały punkt kontroli do odwołania będzie działać na pętli MZK przy ulicy Wrocławskiej w godzinach od 7 do 9.